Cześć, witam Was w kolejnej recenzji sprzętu firmy TT Sports by Thermaltake. Tym razem będą to najnowsze słuchawki dla graczy Verto. Słuchawki naprawdę niezłe, fajnie wykonane, w większości z aluminium, tak więc to już przemawia na ich korzyść. Przez to nie do końca lekkie, grają za to bardzo fajnie, są to słuchawki uniwersalne, bardzo dobrze sprawdziły się i w słuchaniu muzyki, i przy grach komputerowych. Za chwilkę je sobie dokładnie obejrzycie i posłuchacie moich wrażeń z testów tych słuchawek, tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, więc przed nami słuchawki Verto, waga 290 gram. Słuchawki co prawda nie najlżejsze, natomiast wykonane bardzo porządnie, bo większość zawieszenia jest z aluminium. Jeśli chodzi o parametry, to są to słuchawki typowo uniwersalne, świetnie nadają się też do słuchania muzyki. Pasmo przenoszenia od 10 Hz do 22 kHz, przy czułości 98 dB oraz impedancji 32 Ohm. Posiadają także mikrofon, no, który jest niestety najsłabszym elementem zestawu, nagrywa bardzo przeciętnie. Jeśli chodzi o same słuchawki, no jak widzieliście, pałąk jest lakierowany na czarno, cały jest z wytrzymałego aluminium. Mamy fajny pałąk wewnętrzny z logo TT Sports. Mięciutki. No i to jest taka konstrukcja, która się dopasowuje automatycznie do głowy. Nie trzeba tutaj nic regulować. Widzimy też kable zabezpieczone oplotem prowadzące do słuchawek. Po bokach mamy też elementy metalowe, oznaczenie lewa, prawa. No jak widzieliście, słuchawki te bez problemu się tak wyginają. Też w tych elementach możemy je troszeczkę ruszać, dzięki temu dość dobrze dopasujemy je do swojej głowy. Jeśli chodzi o wykonanie tych części nausznikowych, całą ramę mamy też z aluminium. Tutaj mamy takie gumowane tworzywo z logo TT Sports. Bardzo fajnie to się zachowuje, nie brudzi się. Jeśli chodzi o wnętrza, to są naprawdę duże, zakrywają całe uszy spokojnie. Tutaj kryją się 40 mm przetworniki, grające naprawdę fajnie. No i gąbeczka. Jest jej całkiem dużo, jest mięciutka, więc komfort pod tym względem jest. Z tym, że tutaj zauważę, że raczej te słuchawki przeznaczone są dla ludzi masywniejszych. Na pewno nie są to dobre słuchawki dla dzieci, ponieważ jak ktoś ma małą głowę, to te słuchawki będą po prostu za duże, nie dopasują się. Zobaczcie. Tak więc bardziej skierowane do starszych graczy, do osób, nazwijmy to, solidnie zbudowanych. Wtedy na pewno te słuchawki dobrze się dopasują. Jeśli chodzi o kabel, jest on przymocowany na stałe, jest w oplocie i tutaj mamy jeszcze taki pilocik, włącznik, wyłącznik mikrofonu, regulacja potencjometrem, logo i klips. Pilocik jest taki bardzo plastikowy, bardzo prosty, na mnie nie zrobił ani dobrego, ani złego wrażenia, po prostu sobie jest. No i oczywiście mamy dwa pozłacane mini jacki 3,5 mm, jeden do mikrofonu, drugi do słuchawek. To by było na tyle, jeśli chodzi o taki surowy opis tych słuchawek. Pod względem komfortu jest nieźle, zakładając właśnie, że będą używały ich osoby dorosłe, ponieważ wtedy jako tako się dopasowują i jest naprawdę komfortowo. Pomimo tej dość wysokiej wagi, około 290 gram, no to jest naprawdę nieźle. Pod względem muzycznym jest świetnie. Zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie przy słuchaniu muzyki. Zobaczycie to sobie jeszcze za chwilkę w sekcji dźwiękowej, ale naprawdę w większości gatunków dały radę. W grach oczywiście, jak to słuchawki stereo dla graczy, spisały się znakomicie. TT Sports robi słuchawki typowo dla graczy turniejowych, gdzie ten dźwięk w grach musi być naprawdę świetny. Tak więc w tym przypadku po raz kolejny pokazują klasę pod tym względem. No dobrze, zapraszam Was teraz jeszcze na część dźwiękową, a później na podsumowanie i ocenę końcową. No i moi drodzy, ostatnia rzecz, równie ważna, test dźwięku, test mikrofonu. W tej chwili dźwięk idzie do Was jeszcze z kamery, ale już odpalam nagrywanie. Ok, w tej chwili możecie już posłuchać dźwięku płynącego ze słuchawek TT Sports by Thermaltake Verto. Nowy model, całkiem udany, dobrze sprawujący się i w grach, i w muzyce. Dobrze, myślę, że mojego głosu troszeczkę posłuchaliście, możecie porównać sobie głośność tego nagrania i jakość tego nagrania. No, testowałem ten mikrofon i powiem Wam szczerze, że jest taki sobie, no ale ocenicie sami.
podsumowanie. Verto to słuchawki, co prawda nie najtańsze, też słuchawki nie do końca mi pasujące pod każdym względem, natomiast na pewno bardzo dobrze wykonane, solidnie wykonane i dobrze grające. Dlatego jak najbardziej mogę je polecić fanom firmy TD Sports by Thermatec i ogólnie graczom. Jednak osobiście poczekałbym jeszcze troszeczkę, aż ta cena spadnie. Ogólnie trzeba powiedzieć, że TD Sports by Thermatec wypuściło kolejny ciekawy produkt. I zobaczymy, czym nas jeszcze w najbliższym czasie zaskoczą. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Za chwilę będzie jeszcze podsumowanie, cena końcowa. A tymczasem pozdrawiam Was, cześć!